A w przypadku grafiki, kadry i nazwiska, które pani była uprzejma przeczytać, bo to środowisko jest tworzone przez konkretne osoby, a nie przez mury, nie przez szyldy, nie przez gabinety, tylko poprzez przestrzeń, która się wypełnia. I mam taką nadzieję, że jeżeli już uczelnia się rozwija, zakupiła się budynki, że wspólnie stworzymy przestrzeń też do dialogu ponad tym kierunkiem, na razie dla wydziału czy ponad wydziałem, chociaż jakiegoś kącika, klubu, gdzie będzie można przysiąść i poprowadzić rozmowę, a na ścianach, w przestrzeni będą towarzyszyły nam prace, prace państwa, tak? I będą także doceniane państwa osiągnięcia dydaktyczne. Jest mi niezmiernie miło, że jestem przez państwa zapraszana. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło mnie tutaj nie być. Wydaje mi się, że proszę państwa, to co dzieje się od czasu, kiedy ten kierunek jest prowadzony w Akademii, powoduje, że inne kierunki patrzą nieco z taką, to powiedzieć, nie chciałabym użyć słowa zazdrością, ale widzą, jak można w sposób niezwykle atrakcyjny wokół siebie zgromadzić tyle talentów. Przy czym to, co chciałabym podkreślić, to z mojej perspektywy ta wyjątkowość tego kierunku polega na tym, że tutaj ludzie nie rywalizują ze sobą. To jest zespół, który wspólnie wnosi coś do przestrzeni. Dlatego jest mi szczególnie miło, gratuluję pani profesor za stworzenie takiego klimatu. Ja osobiście tutaj chyba nie zdradzę tajemnicy wielkiej, nie będzie to źle odebrane, proszę traktować to jako komplement. Ja nazywam panią profesor Jedwabną Profesor. Tak, nie tylko dlatego, że jest twórcą pięknych dzieł na Jedwabiu, ale dlatego, że ma osobowość Jedwabną. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za zaproszenie. Nie wiem, czy powinien tu paść słowa, uważam za otwartą, bo chyba nie jestem tą osobą, która jest godna wypowiedzieć takie słowa, ale w imieniu władz uczelni do tej formuły się dopisuję, tak? Z wielką przyjemnością zapraszam państwa do podziwiania tych wszystkich prac, które tu zostały zgromadzone i prowadzenia rozmów ze wszystkimi, którzy tutaj przybyli. Bardzo państwu dziękuję za państwa obecność, bo poprzez tę obecność państwo okazujecie szacunek, podziw wszystkim kolegom, koleżankom z naszego kierunku grafika. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Przestrzeń do prezentacji artystycznej, przestrzeń do rozmowy, do działania, do badań nad kulturą, do warsztatów, szkoleń i tak dalej, i tak dalej. I tu moja prośba, jesteśmy w tej chwili, w tym tygodniu, w trakcie opracowywania analizy popytu. I skoro jest państwa takie liczne grono, to chciałabym państwa poprosić, byście w trakcie tego dzisiejszego spotkania znaleźli dosłownie 3-4 minutki na wypełnienie indywidualnej ankiety. Te ankiety są położone w tym ostatnim parapecie. Naprawdę ta ankieta jest bardzo, bardzo króciutka. I powiem też, dlaczego bardzo mi zależy, żebyście państwo wypełnili. To dlatego, że jest to instytucja, która, znaczy wielodziedzinowa.
I byłoby mi bardzo przykro, gdyby w tej ankiecie okazało się, że gdzieś odbiorcy takiej działalności, czyli odbiorcy sztuki wizualnej, odbiorcy sztuk plastycznych, poprzez to, że nie wypowiedzieli się globalnie w naszej ankiecie, nie mieli swojego głosu, zostali przegadani przez tych od muzyki, teatru. I w związku z tym ankieta mogłaby troszeczkę, czy wyniki ankiety mogłyby nam trochę pokazać, że może jest to obszar, którego nie powinniśmy kontynuować, a ja osobiście uważam, że absolutnie jest odwrotnie. Ta instytucja powinna się rozwijać we wszystkich kierunkach, które do tej pory działa, czyli w obszarze muzyki, plastyki, teatru, edukacji kulturalnej, jak również marzy mi się przywrócenie funkcji biblioteki, która była na Jole, i tam stworzenia takiego miejsca kulturalnej czytelni, do której mam nadzieję za 2 lata również będę mogła Państwa zaprosić. Dziękuję bardzo. I